Dzień dobry, witam serdecznie, to jest PS TV, ja nazywam się Piotr Szachtowicz i dzisiaj o tym, że ktoś chce zaburzyć spokojne, normalne, rolnicze czy też wioskowe życie spokojnym ludziom. Będziemy rozmawiać to oczywiście w kontekście tego, co się dzieje również na Ukrainie i tego, co z Ukrainy sprowadza się do Polski. Kwestii po prostu żywnościowej i jakości tego żywienia i jakości w ogóle, jak się to pożywienie dla nas robi. O co chodzi, za chwileczkę się dowiecie. Moim gościem w połączeniu internetowym jest Zuzanna Janosz z Komitetu Protestujących Mieszkańców Gminy Sosnówka. O tak to powiedzmy, dobrze? Dzień dobry. Dzień dobry Piotrze, dzień dobry Państwu. Witaj Zuzano, dzisiaj za chwileczkę wyjaśnisz, o co chodzi, bo tak trochę enigmatycznie zacząłem. Zanim przejdziemy do tej rozmowy, dziękuję Wam za to, że jesteście, że wspieracie telewizję PS TV. Numer konta widzicie na swoich ekranach, zapraszam do wsparcia finansowego. A jeśli ktoś nie lubi w ten sposób, to może nam postawić kawę w opisie tego materiału, jest jak można to zrobić i tym samym wesprzeć nas właśnie. Wesprzeć nas w działaniach, żeby takie programy jak ten produkować. Potrzebne jest Wasze wsparcie, kochani, więc zapraszam do tego bardzo serdecznie. Dobrze, Zuzanna, Ty na antenie w Realu 24, kiedy jeszcze tam pracowałem, mówiłaś o tym problemie, bodajże w programie Karola Plewy. No ale wyjaśnij dla tych, którzy nie spotkali się z Waszym problemem, co się takiego dzieje w gminie Sosnówka? Macie problemy z wybudowaną tam fermą? Nie, jeszcze jest w A ona toku będzie sprawy. budowana w takim razie właśnie i to bardzo Wam uprzykrzy życie, ale wyjaśnij od A do Z, o co chodzi. Dobrze. W październiku 2022 roku dowiedzieliśmy się całkiem przypadkowo, że jest planowana inwestycja na, nazywają to na kurniki. No i tak potocznie nazwa jakby nie wskazywała nic groźnego, tylko że to kurniki to nie są kurniki tak jak ja mam na przykład przydomowy kurnik, ponieważ mieszkam na wsi, jest to jakby takim czymś naturalnym, tylko to są wielkie hale produkcyjne. I tak zwane kurniki to u nas na przykład jest planowanych 16 takich wielkich hal produkujących, bo tak to można nazwać kurczaki, w bardzo szybkim tempie one rosną. To tak ogólnie, ale to też nie dotyczy tylko naszej gminy, ale też wielu okolicznych gmin w naszym powiecie i nie tylko. Jakby Lubelszczyzna oraz Podlasie w tej chwili są po prostu eksponowane w zalewie, jeżeli chodzi o budowę tych ferm. I taka ferma jest ogromnym zagrożeniem nie tylko dla środowiska, ale też dla życia ludzkiego. Zagrożeń jest bardzo wiele, ale to może później przejdziemy, jak to mniej więcej wygląda. No właśnie, co jest zagrożeniem? No, ktoś by powiedział, o, jakaś inwestycja to dobrze dla gminy, dla lokalnej społeczności. Tak, no ale tak. Właśnie wiemy, że to niekoniecznie jest dobrze dla was. Tak, to w pierwszej chwili tak fantastycznie brzmi, że przecież to będą podatki dla gminy, miejsca pracy, co jest niestety absolutną bzdurą, bo firmy działają w ten sposób, że to jest bardzo duża firma. I ona zwykle działa w ten sposób, że bierze sobie jakiegoś tam rolnika, znajduje po prostu rolnika, który potrzebuje środków finansowych do utrzymania gospodarstwa czy rodziny i prawdopodobnie albo z chęcią dzierżawy, albo odkupienia kilkunastu hektarów ziemi od danego rolnika i ten rolnik jakby wszelkie dokumenty przedstawia w urzędzie gminy. Po czym następnie jakby przynosi wszystkie pozwolenia do gminy i tak dalej, i tak dalej. I następnie toczy się cały ten proces pozwoleń środowiskowych i czy tam budowę i tak dalej. No i jak to wygląda z wami? Ktoś pytał was o zdanie? Nie, absolutnie nie. To jakby już było, dowiedzieliśmy się w trakcie, że coś takiego jest planowane, już dokumenty były w gminie. Na szczęście zdążyliśmy z etapem konsultacji społecznych, ponieważ one też nie były od razu jakby wdrożone. Gmina powinna jakby te konsultacje przeprowadzić. Na szczęście zebraliśmy się bardzo szybko jako komitet. Mieliśmy bardzo dużo osób wspierających, które są przeciwko takim fermom i uzbieraliśmy bardzo dużo negatywnych opinii w tym temacie i podpisów, że nie chcemy jako lokalna społeczność budowy takich ferm.
Dobrze, no to zapytam Cię o to. Z punktu widzenia ekologicznego, co to oznacza dla Waszego miejsca życia, czyli dla Waszej gminy? Jak to zmieni gminę? Zmiana jest ogromna, dlatego że w naszej gminie są gospodarstwa ekologiczne, hodujemy zioła, także jesteśmy naprawdę takim miejscem w Polsce, gdzie naprawdę ta przyroda jest jeszcze nieskażona. I na przykład, wiadomo, zagrożenie dla przyrody, dla wód w glebach, gleb, negatywny wpływ na obszarów wiejskich, choroby układu oddechowego, bo o tym się też bardzo mało mówi, spadek wartości gruntów na przykład, bo ponieważ ja mieszkam w odległości około 1000 metrów od planowanej inwestycji i proszę sobie wyobrazić, w lecie na przykład, kiedy mamy piękny słoneczny wiatr, piękny słoneczny dzień i wiatr wieje mi od zachodu, gdzie będzie postawiona, mam nadzieję, że nie będzie taka ferma. Przecież to będzie nie do życia. Znam osoby, które mieszkają w pobliżu takich ferm i one mówią, że po prostu nie jest możliwe wytrwanie w takim środowisku. Wiadomo, oczywiście chcieliby na przykład sprzedać swoje mieszkanie czy dom, ziemię, ale wartość gruntów spada w takich miejscach. No bo kto to kupi, jeżeli mamy nie dość, że utrudnienia zapachowe, mamy hałas, mamy te wszelkie skażenia związane ze środowiskiem, produkcja takiego zwykłego rolnika staje się zupełnie nieopłacalna, ponieważ te rośliny one nasiąkają tymi wszystkimi substancjami chemicznymi, no, trzeba tak to powiedzieć, bo wytwarza się między innymi amoniak, cyjanowodór i wiele, wiele innych substancji, które osiadają na glebie, na roślinach, pylą w powietrze. Jaka jest reakcja lokalnych władz na to wszystko? Szczerze mówiąc, znikoma, jeżeli mam być szczera. Byliśmy pewni, że dostaniemy trochę pomocy, ale z tą pomocą nie wyszło tak, jakbyśmy chcieli, więc działamy sami jako społeczeństwo, jako komitety wielu tak naprawdę gmin, bo my nie jesteśmy jedną gminą zagrożoną tymi fermami, ale naprawdę wiele. I to jest tak, że na przykład my jesteśmy w trakcie jeszcze postępowania. Jakby tu nie będę mówić, na którym etapie, bo to jakby nie o to chodzi, ale sąsiednia miejscowość, oddalona powiedzmy 20 kilometrów ode mnie, miała już prawie sprawę na ukończeniu, czyli tak jakby wszystko było rozwiązane pozytywnie. I oczywiście jest totalna zmiana. Znowu wystąpiły jakieś okoliczności, które jakby nie mogą domknąć tej sprawy pozytywnie dla mieszkańców. Nie wiem, Jakie jak to się dzieje. to są okoliczności, co oni tłumaczą, Trudno mi o czym. powiedzieć, nie mam dokładnych informacji, także tam już było prawie wszystko na finiszu, a w tej chwili jakby znowu jest ten niepokój, bo my żyjemy w ciągłym niepokoju jako mieszkańcy. Nie wiemy, co będzie z naszymi domami, co będzie z naszymi gruntami. I najciekawsze w tym wszystkim jest to, że społeczeństwo lokalne tutaj na Lubelszczyźnie, na Podlasiu czy gdziekolwiek indziej w Polsce jakby nie zdaje sobie do końca sprawy, co się dzieje z czymś takim jak budowa fermy, dlatego że jeżeli problem nie dotyczy nas bezpośrednio, no to umówmy się, że nie interesujemy się tym tematem. Dopiero kiedy okazało się, że na przykład ja będę sąsiadem takiej fermy, czy mój znajomy, który prowadzi gospodarstwo ekologiczne, hoduje ekologiczne jabłka i borówkę amerykańską, to my dopiero się dowiadujemy w tym momencie, że coś takiego może nam bardzo zagrażać. Jakby nie ma uświadamiania społeczeństwa w tej kwestii. I tu niestety, ale Ministerstwo Rolnictwa powinno coś zadziałać, jakieś środki zaradcze, a tego wszystkiego nie ma. No wiesz, no, chciałem powiedzieć, że nie ma co się dziwić, bo jeśli Ministerstwo Rolnictwa nie jest w stanie zatrzymać rakotwórczego żarcia, który płynie z Ukrainy, no to jak ma bronić takie osoby jak ty czy twoi sąsiedzi, którzy
stoją przed widmem, nie to, że nawet utraty swoich gruntów czy mieszkania, tylko przed widmem ekologicznej klęski, która oczywiście w was uderzy, w wasze życie i zrujnuje wam życie. A co z politykami chociażby, bo dostałem do ciebie informację, że obiecali, że pomogą, ale jak zwykle to z politykami w Polsce na obiecankach się skończyło. To była pana chyba kiełbasa wyborcza, że się tak wyrażę. Na obiecywaniu się zakończyło. Nie podjęte zostały żadne środki, żeby nam chociaż troszkę nam wspomóc w tych działaniach. I jeszcze tutaj odniosę się do Ministerstwa Rolnictwa, które uznało, że nie jest stroną w takich przypadkach jak nasz. A my wiemy, kto to za inwestor, kto ma postawić te wszystkie fermy? Tak. U nas w gminie Sosnówka byłaby to firma Wipasz, która jest, uwaga, na tej sławetnej liście, która została niedawno opublikowana, liście firm, która importuje zboże z Ukrainy. Zboże, kukurydzę, jest to firma Wipasz. Bardzo duża firma o bardzo dużych udziałach. Zalewa nam tu całą wschodnią Polskę, bo to nie tylko chodzi o moją gminę czy gminy sąsiednie, które są w bliskim położeniu, ale też o całą wschodnią Polskę, która jest naprawdę pięknym rejonem i ludzie naprawdę tutaj od dziada pradziada gospodarują i tworzą to z pasją, a nie dla takiego zysku. Wiadomo, każdy musi się utrzymać i chce utrzymać rodzinę na odpowiednim poziomie, ale to też chodzi o taką ludzką jakby empatię, żeby nie ponad wszystko było zarabianiem pieniędzy, tylko też jakby wsparciem rolnika. No dobrze, to jest tak. To chcesz mi powiedzieć, że firma, która znalazła się na tej niesławnej liście ściągania bardzo niedobrych produktów z Ukrainy, teraz ma wybudować fermy w twojej okolicy, kurze fermy, którym to będzie faszerowała te kurczaki, tym właśnie, no zakładam, że tak będzie, tym właśnie skażonym żytem, mąką, nie wiem, czymkolwiek, no po prostu będzie tuczyła te kurczaki tym właśnie bardzo niedobrym jakościowo jedzeniem. Tak, firma Wasz między innymi też produkuje paszę dla zwierząt, więc podejrzewam, że nie dość, że karmi nimi kurczaki, które będzie chciała hodować w tych fermach, to jeszcze będzie sprzedawała paszę okolicznym rolnikom, czy też dalszym na całą Polskę, nie wiem jak to dokładnie wygląda ta ścieżka sprzedaży w tej firmie, ze zboża ukraińskiego, czy też kukurydzy ukraińskiej. Więc tu jest stawa jako takiego naturalnego kurczaka sprzedawanego na przykład w Lidlu, oczywiście o podwyższonej cenie, a tu nagle dowiadujemy się, że ona jest jednym z głównych importerów, czyli no, tak to chyba nazwę, zboża z Ukrainy, które widzimy w tej chwili, jak ono wygląda, bo przecież to, co jest przywożone do Polski w tych wagonach, co przeładowują, to po prostu woła o pomstę do nieba. Czy jeśli chodzi o mieszkańców twojej gminy, czy wszyscy stanęli po waszej stronie? Tak, jest to znacząca większość osób, która popiera nasze działanie, wspiera nas nie tylko mentalnie, ale też pomaga w udostępnianiu na przykład postów, które udostępniamy na grupie. Mamy taką grupę Stop budowie fermy drobiu w Brzeszczynce. Można na nią wejść, można zobaczyć, jakie są obecne działania. Udostępniamy różne wpisy, jak fermy szkodzą, bo to też chodzi o uświadamianie społeczeństwa, jak to dokładnie wygląda. No dobrze, a jak media zareagowały, lokalne i czy jakieś medium ogólnopolskie się pokłoniło nad tą sprawą? Tak, mieliśmy jakby telewizję lokalną, TVP3 w trakcie takiego spotkania z firmą Wipasz, między innymi przedstawicielami firmy tutaj u nas w niedalekich miejscowościach, mają tak zwany Instytut Kurczaka. Jest to instytucja, bym powiedziała, pokazowa. Do niej zapraszają między innymi przedstawicieli gmin i pokazują, jak te fermy mają wyglądać. A co innego, jak pod nazwą Zielone Fermy budują
tak zwane zwykłe fermy, które no niestety, ale będą uciążliwe dla mieszkańców. Także jedno nie ma nic związanego z drugim. No dobrze, w takim razie zapytam o to, a co firma, która jest zainteresowana właśnie, firma Wipasz, co oni mówią, co przedstawiciele tego właśnie, tej firmy mówią, gdy im zadajecie ciężkie pytania i mówicie o tym, że to będzie dla was nie do zniesienia? No i jakby odpowiadają, że to będą stanowiska pracy między innymi, że absolutnie nic nie będzie oddziaływać, że teren oddziaływania to jest 100 metrów, tak jak w ustawie. Jednakże dobrze wiemy z innych przypadków, że absolutnie tak nie jest, że te różne substancje, które się przedostają do powietrza między innymi, one migrują nawet na kilka, kilkanaście kilometrów. Więc jakby tutaj firma ma swoje jakby argumenty, które nie zawsze moim zdaniem są prawdziwe. Konsultowaliśmy to między innymi z doktorem Jerzym Kupcem. On się zajmuje właśnie badaniami tych substancji, które znajdujemy właśnie w pobliżu ferm przemysłowych. I absolutnie jakby to, co mówią przedstawiciele firmy Wipasz, a to, co mówi Jerzy Kupiec i też inni ludzie, którzy jakby znają się na temacie, te dwie wersje się zupełnie nie pokrywają. To powiedz w takim razie, co mówi ekspert? Co mówi ekspert, co pan doktor, o którym wspomniałeś, mówi? Jakie to będzie miało oddziaływanie, jeśli chodzi o was, o ludzi, którzy będą to spożywać? To jest oddziaływanie bardzo negatywne, tak jak wspominałam, na środowisko, na gleby, na wody. Także negatywne w każdym właściwie kontekście. Dla nas pozytywów nie będzie zupełnie żadnych, także... Czyli pod względem ekologicznym to będzie no, taki, powiedzmy, katastrofa ekologiczna. Bardzo duże uderzenie, tak? Czyli po prostu zanieczyszczenie terenu, tak? Dokładnie tak. Dobrze, no i na jakim etapie jest obecnie ta sprawa, jeśli chodzi o teraz, jak rozmawiamy? Obecnie w tej chwili został przez wojewodę zatwierdzony plan zagospodarowania. I na tym też to jest dla nas bardzo ważna sprawa, ale jednak nie wiemy, co dalej, bo zawsze się można od tego odwołać i na każdym etapie sprawa może zupełnie inny obrót przybrać. Także my cały czas siedzimy jak na takiej bombie i czekamy na dalsze wydarzenia. To, co możemy robić, robimy, ale wiemy, że my tacy mali, zwykli ludzie w porównaniu do takiej wielkiej firmy, no nie jest to łatwe zadanie, tak powiem. To jest po prostu taka trochę walka z wiatrakami, ale naprawdę będziemy walczyć do końca i to jest nasz priorytet, aby ta sprawa dla okolicznych mieszkańców była z pozytywnym zakończeniem i też jak ktoś nas pyta z innych gmin, czy nawet z innego województwa, bo i takie jakby pytania się zdarzały, co robić? W momencie, kiedy się społeczeństwo dowiaduje, że mają w okolicy postawić takie fermy, to jeździmy na spotkania, staramy się naprawdę pomagać i wesprzeć mentalnie, bo nas też ktoś na początku wsparł. A to była bardzo ciężka droga do poznania tych całych jakby przepisów, raportów. Po prostu my się tym nie zajmowaliśmy, a w tej chwili jakby już wiemy bardzo wiele na ten temat. To chcesz mi powiedzieć, że tych problemów, znaczy tych miejsc, w których te problemy będą, jest o wiele więcej niż tylko wasza gmina? Oczywiście. W naszym powiecie bialskim, jakby miastem powiatowym jest Biała Podlaska, od ostatniego spotkania właśnie w Realu 24 do teraz to urosło diametralnie. Wtedy było tylko kilka ferm, teraz już się robi kilkanaście. I co najśmieszniejsze, na przykład mieszkańcy Białej Podlaski, to jest tak jak wspomniałam, miasto powiatowe, oni częściowo nawet nie są uświadomieni, że taki problem na obrzeżach miasta powstaje. No a jak mówicie im o tym, to jak reagują? To znaczy nie jesteśmy w stanie dotrzeć do wszystkich mieszkańców. Mimo różnych tam ostrzeżeń, mimo naszych komunikatów, wiadomo, że informacja i tak się nie udostępnia tak, jakbyśmy tego chcieli. Musielibyśmy zainwestować w banery, być może w jakiejś takiej ogólnopolskiej telewizji. No umówmy się, że nie wszyscy też oglądają telewizję internetową. Bardzo ciężko jest się przebić
mimo wielu kanałów internetowych, do po prostu osoby, która mogłaby się tym tematem zainteresować. No, mam nadzieję, że ten materiał choć trochę pomoże. Mam nadzieję, że dotrze. Zuzanna Janosz, dziękuję Ci serdecznie za rozmowę. Ja również dziękuję. Komitet protestacyjny gminy Sosnówka. Protestacyjny przeciwko budowaniu ferm. Budowaniu ferm. Tak, jak najbardziej. Dziękuję Ci za rozmowę. Mam nadzieję, że to coś da. Szczególnie w momencie, w którym jesteśmy, czyli no, walki o polskie rolnictwo. Prawdziwe polskie, ekologiczne, zdrowe rolnictwo i walkę o prawdziwe, ekologiczne, zdrowe żywienie, bo to jest bardzo ważne. Dziękuję Wam za uwagę, dziękuję Zuzannie Janosz. Zapraszam do tego, by wspierać w Realu 24, chciałem powiedzieć PSTV. To jeszcze raz. Zapraszam do tego, by wspierać PSTV, przyzwyczajeniem. Numer konta widzicie na swoich ekranach. Zapraszam do tego, by wspierać nas, byśmy mogli dalej rozwijać się tutaj na tym kanale. Zapraszam dla tych, którzy nie lubią takiej formy, by kupić nam kawę. W opisie tego materiału znajdziecie, jak można to zrobić, jak można postawić nam kawę i tym samym również wesprzeć nas. Zapraszam do lajkowania, udostępnienia, powielania tego materiału. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Do widzenia.